poniedziałek 23 października. Witam Was i serdecznie pozdrawiam. W Księdze Daniela w 6 rozdziale 27 wierszu czytamy: On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a Jego Królestwo jest niezniszczalne. W liście apostoła Pawła do Efezjan w 1 rozdziale 22 wierszu czytamy: Bóg wszystko poddał pod nogi Chrystusa, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Z liturgii braci czeskich mamy fragment: Naszą największą radością, Panie Wszechmogący Boże, jest śpiewanie Ci i chwalenie Cię po wszystkie czasy, dziękczynienie Ci i uwielbianie Cię we wszystkich miejscach, gdyż Ty jesteś Bogiem, Ty i Twój jednorodzony Syn i Twój Duch Święty. Moi drodzy, mam wrażenie, że w ostatnim czasie zapominamy o tym, że Bóg jest Bogiem żywym, że jest, że działa, że troszczy się o nas każdego dnia. Bóg żywy. Wszystko, co jest żywe, stworzył dla nas. Bóg żywy trwa na wieki. Otacza nas, opiekuje się nami, także w nas daje tchnienie życia. Daje nam siły, troszczy się o nas, opiekuje się nami. Moi drodzy, czy to nie jest powód do tego, żeby Go chwalić, żeby być Mu wdzięcznym? I do tego właśnie zachęca nas dzisiejszy fragment. To jest wielka radość. Moi drodzy, jesteśmy, mamy żywego, wspaniałego, działającego, kochającego nas Boga. Czy to nie powód do radości i do tego, aby wyśpiewać, wymówić słowa chwalące Boga, dziękczynne Mu? Przede wszystkim też za to, o czym mówi drugi fragment. Wszystko, co stworzył, poddał Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus zatroszczył się o wszystko. On połączył nas z Bogiem. Jezus Chrystus jest naszym zbawieniem. On jest tym mostem, bo tym, co nas odłączyło od Boga, są nasze grzechy. Ale Jezus, biorąc je wszystkie na krzyż, na nowo nas pojednał. On, jako głowa Kościoła, chce się nami opiekować, troszczyć o nas, chce być z nami. On, żywy Bóg, jest w nas, jest obok nas, jest nad nami, troszczy się o nas i nigdy o nas nie zapomina. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj, mimo że poniedziałek, chciałbym zachęcić nas wszystkich, abyśmy chwalili Boga, dziękowali Mu, czy to pieśnią, czy słowami, bo cudownie Bóg stworzył świat, cudownie nas uczynił. Dał nam życie, sam jest życiem. Jest w Jezusie Chrystusie, dał nam nowe życie, którego możemy doświadczać, które możemy otrzymać i przyjąć, którym możemy żyć już tutaj na ziemi. I tego wszystkiego nam, moi drodzy, życzę. Abyśmy żyli pełną piersią, pełni radości, mimo tego wszystkiego, co się dzieje wokoło nas. Mimo wielu niepewnych sytuacji, mimo niepewnych wiadomości, które przychodzą z różnych stron świata. Moi drodzy, ufajmy. Trzymajmy się Boga, uchwyćmy się Go. On jest żywym Bogiem, nie jest kimś daleko, kto patrzy na wszystko i jest mu wszystko obojętne. Ale jest i chce się troszczyć o nas. I troszczy się o nas każdego dnia. Dostrzegajmy to i chwalmy Go, bo wielkie cuda czyni. Wysławiajmy Go, gdziekolwiek jesteśmy. Tak jak bracia czescy w liturgii śpiewali: gdyż Ty jesteś Bogiem, Ty i Twój jednorodzony Syn, Ty i Twój Duch Święty. W imię Boże życzę Wam Bożego, błogosławionego dnia.